I mam taki apel do ludzi, którzy odbierają roboty w Grudziądzu. To, co powiedział radny Marek Czepek o ulicy Bydgoskiej. Przecież tam i zresztą w wielu innych miejscach też, bo ulica Łąkowa. Te właśnie inwestycje, które były niedawno modernizowane, robione od nowa, no już wymagają remontu. Ulica Kustronia, naprzeciwko Polo Marketu. Tam, no nie wiem, kto to odbierał, bo studzienki odpływowe są wyżej od powierzchni jezdni. Rondo przy Biedronce i przy Tesco, też na ulicy Nauczycielskiej i Kustronia. Jest pozbawione odwodnienia. Tam przejść tym przejściem w okolicy Lemigo w czasie opadów jest trudno. Niedługo trzeba będzie wodę nosić. Zwracam się właśnie do tych ludzi, którzy widzą te roboty, żeby przy odbieraniu zwrócili uwagę, bo potem nie będzie pieniędzy wyrzuconych w błoto. Dziękuję bardzo. Kolejny problem jest zgłoszony przez pana radnego jakości odbieranych ulic. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że tak jak przypadki wymienione przez pana radnego nie były finansowane ze strony samorządu do końca, ponieważ no mieliśmy do wyboru, tak? Albo w ogóle nie przebudować, choćby do skrzyżowania ulicy Nauczycielskiej i Kustronia, bo tam akurat firma Lemigo z pana Gerbacza inwestująca w Biedronkę powiedziała, mamy tutaj tyle pieniędzy do dyspozycji i albo przebudujemy to na rondo bez choćby tego odwodnienia całej kanalizacji, bo to jest drugie tyle przeważnie po takich inwestycji, albo nie zrobimy nic. Stąd jak gdyby pomysł, zróbmy chociaż tam rondo, ono dzisiaj na pewno ułatwiło przejazd przez to skrzyżowanie i podobnie to było przy firmie Polo. Natomiast szczegóły bardzo bym prosił panią dyrektor. Obcy niemniej oczywiście my bierzemy to na, że tak powiem, swoją klatę i do tych błędów się przyznajemy i spróbujemy, zresztą pan radny wie, że już wielokrotnie żeśmy rozmawiali właśnie, żeby to naprawić i doszliśmy do tego, że sami to zrobimy, po prostu spróbujemy tam fryzować i zrobić nakładkę, taką nalewkę tylko na tym odcinku, gdzie jest to zastoisko wody. Ja też tak apeluję może w tym miejscu do państwa, żebyśmy też rozróżniali, bo bardzo często jest tak, że my z braku pieniędzy fryzurujemy i robimy nakładki, tak chociaż było na Bydgoskiej, tak? Tam nie było remontu, tam przepraszam, nie było przebudowy, my to rozróżniajmy. Naprawdę rozróżniajmy to, bo to jest zasadnicza różnica, robić wszystko od podstaw, czyli wszystko, co jest pod spodem, robimy całą podbudowę nową, a co innego zrobienie tylko tego samego dyżanika, tego, co tak naprawdę naocznie widzimy. Niemniej oczywiście są sytuacje błędów i postaramy się, żeby to wyeliminować. Większość tych dróg, które tutaj nas wypadły, no to doskonale wiemy, że one rzeczywiście są w złym stanie, wymagają remontu i tak jak powiedział pan prezydent Sikora, listę mamy długą, natomiast do państwa będzie należało ustalenie priorytetów, a my to będziemy realizować.